Dzień dobry. Szwedzkie klimaty. Bardzo mroźne. Dzisiaj w nocy nawet było dobre minus 16. Tutaj akurat dojechałem po drodze ze Sztokholmu do promu w stronę Danii. To jest akurat chyba jedno z największych jezior w Szwecji. Ma dobre 100 km długości. Tak faktycznie to wygląda bardziej, jeżeli podejdzie się do brzegu, jak morze, a nie jezioro. Idę zobaczyć, jak to wygląda z bliska. A w sumie mówią, że klimat się ociepla. Ale to nie wiem, z której strony, bo są coraz większe mrozy. Także raczej to, że co aktywiści przedstawiali i głoszą cały czas, że już zimy nie będzie, że temperatury podnoszą się coraz bardziej. Także nie wiem, skąd te śniegi, skąd te mrozy. I oczywiście mieli lecieć na jakiś zjazd aktywistów do Dubaju. I samolot przymarzł do płyty lotniska. Także taki spory niefart jak dla aktywistów, które jakie teorie głoszą. Także jest ciekawie. A czy nie będzie zimy? Raczej to ten ocieplenie klimatu to jest takie trochę naciągane, ponieważ raczej to będzie związane z czymś innym, że co kilkadziesiąt lat pewnie się zmienia pogoda. Wow, ale tu pięknie. Widzicie? To jest jezioro. Bardziej lądu nie widać z drugiej strony. Jest potęga. Jakaś łódź, nawet wyciągarka jest. Czadna maksa. A jaka czyściutka woda. Wow. Jeżeli chcecie lokalizację, to oczywiście zapiszę. Rozumiem, coś pięknego jak na lato. Jaka ukryta plaża. Faktycznie myślałem, że tu nie idzie dojść, ale piękne dojście. Po prostu wow. Co wy myślicie o tym ociepleniu klimatu? W sumie są spore mrozy, ale przy takiej powierzchni wody to ciężko, żeby to od razu zamarzło. Także pozdrawiam. Nie bądź uj, subskrybuj. Zobaczysz więcej pięknych miejsc. Idę jeszcze tu zobaczyć z drugiej strony.